Co no to takiego medycyna i po co w ogóle ją studiować? Mam ogromną przyjemność, że z nami w studiu jest dzisiaj profesor Marek Krawczyk, który dokładnie o tym nam powie i mam nadzieję, że powiesz nam, Marku, dlaczego medycyna jest ważniejsza od biologii, bo akurat nasz prezes Marek Konarzyski mi tłumaczył, że biologia to jest ważniejsza od medycyny, trochę większa, obejmuje więcej, więc mam nadzieję, że usłyszymy kontrol. Kontr każdy, każdy broni e, swojej specjalności, bo uznaje to jest normalne, że każdy uważa, że. Dlatego się skupił na tej części nauki, bo, bo ona jest najistotniejsza. Czy medycyna jest najważniejsza? Ja, ja troszkę się tak odniosę historycznie do tego, jak powstawał Uniwersytet Warszawski. On powstał w 1815 roku, no, pamiętamy. Ale nie powstał Uniwersytet Warszawski, to już był Wydział Akademicko-Lekarski, bo taka była prawda, i medycyny trzeba było uczyć tak, Wcześniej, jak tylko to było e, niezbędne. E, myśmy stworzyli e, ten nasz Wydział Akademicko-Lekarski z Wydziałem Teologii, Prawa i tak dalej. Powstał Uniwersytet Warszawski, ale oczywiście nie dlatego medycyna jest najważniejsza. W moim odczuciu e, jest to taki obszar nauki, gdzie e, skupiają się e, trzy, elementy. trzy elementy, które dotyczą e, tak. Po pierwsze, i to jest jakby cel wykształcenia lekarza, żeby on pomagał choremu człowiekowi, czyli działalność kliniczną. A drugie, to co dotyczy takich jak ja, nauczycieli akademickich, to jest kształcenie młodych medyków. I trzecie, gdzie ma się rozwijać nauka medyczna, jak nie na uniwersytetach medycznych? Czy te trzy elementy skupiają nas w jednym celu? Ja jestem osobą, która ma wewnętrzne przekonanie, że moja życiowa, może to takie wyświechtane słowo, misja jest misją pomocy choremu człowiekowi. I, I to jest dla mnie, u takiego kandydata, czy już wtedy przyjętego na studia, chyba najważniejszym elementem, bo to wskazuje na to, że jeżeli on ukończy te studia, ona, on ukończy te studia, to rzeczywiście będzie skupiała się na tym, czy skupiał się na tym, żeby, żeby, żeby tą pomoc nieść. Ten element jest dla mnie najważniejszy. Oczywiście są także inne aspekty, takie jak pozycja społeczna lekarzy, prawda? To jest prawie od zawsze. Było tak, że lekarz był tym zawodem zaufania publicznego, gdzie chory człowiek no, musi przekazać nieraz bardzo trudne informacje, trudne również pod względem psychicznym informacje, a lekarz, który te informacje otrzymuje, musi zatrzymać dla problemu leczenia tego chorego, prawda? Kończymy studia, składamy ciągle przysięgę. Ja wie ciągle, bo ona jest zmieniana oczywiście w pewnym sensie Hipokratesa, gdzie jak gdyby wyrażamy to, że my będziemy służyć choremu człowiekowi i wszystko to, co posiadamy od niego, jego informacje zachowamy dla siebie. Także element finansowy jest też elementem, który wpływa na młodych ludzi, postęp, który się dzieje. Jest dla tych młodych ludzi, którzy przychodzą, też myślę pewną fascynacją, bo oni sobie zdają sprawę, że to nie jest tylko 6 lat studiów albo aż 6 lat studiów. Jedne z najdłuższych na, na, na stomatologii, rok krócej, farmacja też krócej, ale nie, mówię o kierunku lekarskim, że oni będą, jeżeli będą... Y ciągle zainteresowani uprawianiem medycyny na wysokim poziomie, musieli się kształcić permanentnie. I to nie tylko dlatego, że takie są wymogi w izbach lekarskich, bo one takie są, ale również dlatego, żeby nadążać nad tym, co się zmienia w medycynie. Ja nie myślałem, kiedy kończyłem studia, że ja kiedyś będę chirurgiem, transplantologiem, że ja będę również wymieniał, akurat jeśli chodzi o moją specjalizację, to dotyczy to wątroby, prawda, że ja kiedyś będę, kiedy rozpoczynałem studia, tego typu operacje wykonywał, a dzisiaj wiem, że taka jest potrzeba, bo chorują tak pacjenci, że bez wymiany tego narządu nie ma szansy, żeby pomóc. Czy są zawody inne, które w ten sposób dramatyzują? Pewne problemy, one są etycznie bardzo trudne. No i teraz przechodzimy do... Ten medyk młody ma też świadomość, że zmieniają się narzędzia, którymi my leczymy, prawda? Jak ja rozpoczynałem chirurgię, nikt nie przypuszczał, że ja będę pierwszy w Polsce, bo tak było rzeczywiście, który usunę pęcherzyk żółciowy, nie otwierając jamy brzusznej. Czy tak zwane zabiegi laparoskopowe, prawda? I te zabiegi laparoskopowe są postępem, postępem teraz z kolei, nie tylko wynikającym z rozwoju medycyny. Bez inżynierii medycznej my byśmy nie mieli tego, co mamy dzisiaj. Nie byłoby rezonansu, nie byłoby tomografii, nie byłoby ultrasonografii. Początek mojej pracy to było zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej, ewentualnie badanie kontrastowe. Żołądka i dwunastnica, a dzisiaj te narządy, które ja widzę dzięki tomografii, pozwalają mi podjąć tą decyzję No i teraz przechodzimy do następnego kroku rozwoju medycyny. To jest medycyna, gdzie dochodzi wykorzystanie robotów. Robotów, które jakby w dwóch obszarach mogą nam pomagać. To są te roboty przy konsoli których siedzi chirurg jednak i manipuluje instrumentami, które są wprowadzone czy do klatki piersiowej, czy do brzucha, prawda? Ale pewnie niedługo będzie tak, że w ogóle tego chirurga przy tej konsoli nie będzie. Będzie tylko komputer, który zada instrumentom sterowanym informatycznie odpowiednie polecenia i ten to będzie. Wykonywane. I tutaj się pojawia problem na przykład etyki. Ja dzisiaj operując, odpowiadam za tego chorego i moja, moje działania są poddawane ocenie etycznej. A jak będzie, jak będzie operował wyłącznie, bo już nawet nie ten przy konsoli chirurg, tylko będzie wyłącznie, kto odpowiada etycznie za tą operację, jeżeli ona a na pewno będzie sytuacja taka, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych rzeczy których nawet y, ogromne liczby wynikające z możliwości informatycznych, że będzie sytuacja, będzie powikłanie w czasie operacji, Kto będzie tak, ale to będzie odprawiał. Ale to jest problem niespecyficzny tylko do medycyny, bo wiemy chociażby dotyczy też aut autonomicznych. Ale absolutnie, tak. Chciałem się podzielić troszkę za język tutaj, bo y, na pewno zaobserwowałeś ciekawy fenomen tego specyficznego ataku na profesję zaufania publicznego. I widzimy go tak, że w zawodach prawniczych, był tego rodzaju. Próby podkopywania tych zawodów. Jednocześnie zauważyłeś też, istotno istotny tam aspekt finansowy, o który chciałem też tu, tu Cię zapytać, bo widzę, że jest taki, taka dualność percepcji. Z jednej strony się mówi tak, że jest stereotyp lekarza, który jest bogaty, siedzi w kieszeni, mikfarmy, Sam badam dezinformację medyczną, więc wiem doskonale, jak te krzywdzące, bezsensowne informacje są rozpowszechniane. Głupie po, po, powiedzonku, pokaż lekarzu, co masz w garażu, tak jest. No właśnie, a z drugiej strony. No mamy przecież te informacje już twarde dane, mamy protesty młodych środowisk lekarskich, no, pielęgniarek, którzy no, zwyczajnie, ewidentnie, mimo ogromnych kwalifikacji, no, nie są wynagradzani, tak, jak być w społeczeństwie, które docenia ich pracę powinni. Więc moje pytanie jest, pamiętaj, że odpowiedź to jest odpowiedź dla młodych ludzi, które myślą, czy wziąć ten zawód, czy nie, czy się na te studia, czy nie. Jak to jest finansowo? Czy faktycznie można związać koniec z końcem po, po tych studiach, czy, czy nie? I czy jest może jakaś, nie wiem, hierarchia? Trajektoria pewna tego rozwoju finansowego? Ja myślę, że y, sytuacja młodych ludzi y, bezpośrednio po studiach jest nadal y, sytuacją, która nie zapewnia im y, dochodów, które by zabezpieczało im y, y, funkcjonowanie takie, y, żeby, y, no mówimy o godnym funkcjonowaniu, tak? A my się bronimy y, w tym sensie, że my y, oprócz... Uposażenia podstawowego. Mamy jeszcze pracę na dyżurach, i w związku z tym młody człowiek ja sam, e, będąc na stażu podyplomowym, jeszcze wtedy były dwa lata stażu podyplomowego, jak ja kończyłem studia, brałem po 15 dyżurów miesięcznie. Czyli co drugi dzień byłem e, w szpitalu na dyżurze. E, I e, to wynikało właśnie z potrzeby u, u, uzupełnienia uposażenia, bo nie uposażenie było od niego. Dzisiaj e, m, młodzi ludzie mają lepsze uposażenie i myślę, że m, przy, m, m, bo te dyżury ob, są również obowiązkowe, bo one wynikają z konieczności kształcenia. Prawda? To nie jest tylko dlatego, żeby e, finansowo się uzupełnić, ale to wynika z konieczności kształcenia i na stażu podyplomowym i potem na rezydenturze, czyli na pewno e, sytuacja finansowa, może nie bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu, ale dość szybko e, ona się poprawia, i e, te, ci, którzy są obecni na rezydenturach, e, łącznie z dyżurami, mają zupełnie e, przyzwoite uposażenie. Co nie znaczy, że nie mogliby mieć jeszcze lepszego. E, e, teraz e, analizowałem e, Dlaczego taka duża grupa lekarzy nam w dalszym ciągu wyjeżdża do różnych krajów, i to są dwa elementy. Pierwszy to jest ten finansowy, bo porównując dochody, które są dla nawet młodych lekarzy w innych krajach Europy i w Polsce, one ciągle są niższe. I drugie to jest jednak źle zorganizowana praca, która w dalszym ciągu. Jest w naszym kraju i ci młodzi ludzie też zdają się sprawę, że dzięki wyjazdom będą mogli w bardziej korzystnych warunkach pracować, nie będą się borykali, czy borykały panie z taką administracją, która ich często przytłacza, czy biurokracją może bardziej powinienem powiedzieć, bo jednak tak zwana sekretarka medyczna, ja byłem na stypendium, Humboldta wiele lat temu, to tam już lekarz wtedy w Niemczech, jak w Heidelbergu, nie zajmował się pisaniem. Od tego była sekretarka. On najwyżej dyktował na dyktafon i tę na ściągle, młody lekarz musi obsłużyć, bo, bo, bo nie ma pod tym względem organizacyjnym dobrze funkcjonujących naszych systemów. Okej, okay, to, to jest no informacja może nie zachęcająca bardzo, ale istotna dla osób, które wybierają te studia, ale przy czym oczywiście mają różne opcje i im, miejmy im nadzieję, szczerze mówiąc, że za te 10 lat, kiedy już będą faktycznie ty, ten zawód wykonywać w pełni, to poprawi się troszeczkę, taką mam ogromną nadzieję, ale mam pytanie troszeczkę innej natury. W Polsce mamy taką szczęśliwą sytuację, że wszyscy się znają na medycynie. Absolutnie. To prawda. Każdy, o, to każdy. Prawda. Właściwie od kiedy dostałem. Jeszcze teraz, jak mamy dostęp do internetu, i to tam zawsze. To pacjent przychodzi do mnie na wizytę i mówi, wie ja przeczytałem w internecie, a pan mi teraz powie, czy to prawda. <laughs> to dobrze, że przynajmniej pyta. Przynajmniej, a, tak, tak. Nie prosi, tylko pieczątkę. Ej, ej, to w, w tej sytuacji, już się żartobliwie troszkę domówię, ale w sytuacji, kiedy każdy ma jakąś opinię. I każdy ma przekonanie o tym, że no właściwie już zjadł wszystkie rozumy, to co ten lekarz właściwie może zrobić? Bo to jest pytanie troszeczkę spoza protokołu, bo my o to nie pytam, ale to jest sytuacja specyficzna, bo medycyna jest bardzo nietypową dziedziną pod tym względem. Co byś mógł powiedzieć młodym ludziom? Czy oni powinni się dokształcać poza kanonem wiedzy medycznej, na przykład? Czy powinni sobie doczytywać? Czy raczej powinni się skupić na tym, żeby dokładniej to, co jest potrzebne na studiach, e, e, zgłębić? Nie, nie, ta medycyny nie da się zakończyć kształcenia w zawodach lekarskich, czy w farmacji, czy, czy w innych zawodach, czy to będą również pielęgniarski studia, czy, czy ratownicy medyczni w momencie, kiedy się kończy studia. To jest rzecz, która musi być kontynuowana i bez uzupełniania, czy tam śledzenia postępów w medycynie. Będzie, mogłaby być taka sytuacja, o którą pytasz, że pacjent, który przeczytał w internecie doniesienia z ostatnich niemalże tygodni, w pewnym momencie wytworzy sytuację kłopotliwą. Więc, jeżeli ten lekarz nie będzie równie biegł w tym rytmie, to, to, to będzie. No, niektórzy zostają w tej wiedzy. No, tak jak we wszystkich zawodach, pewnie jest tak, że nie. Nie 100% osób potem no, potrafi tą wiedzę uzupełniać, ale to jest jeden z warunków dobrego funkcjonowania w medycynie. I pacjent, nawet jeżeli on jest. Często są takie spotkania, przecież chorują ludzie, nie tylko tacy, którzy się zajmują ważnymi, ale prostymi, czy wykonują proste zawody, ale są pacjentami, są bardzo wysoko wykształceni profesorowie. Nawet nie o to chodzi, czy profesor musi być bardzo wysoko, powinien albo jest, prawda? Tutaj nie mam wątpliwości, ale również i oni nie mogą, ci lekarze muszą potrafić, że tak powiem, swoje argumenty przedstawić i wyjaśnić dlaczego, mimo że powiedzmy jest gdzieś już informacja o możliwości. Innego postępowania medycznego, że, że jego tego lekarza argumenty są istotne. Mhm. Wyłowiłem tutaj bardzo istotną rzecz, że jeżeli ktoś chce w tym zawodzie się realizować, to na pewno musi no, mieć przynajmniej ochotę, żeby stale się kształcić. To spróbujmy w drugą stronę. Kto nie powinien, z całą pewnością, nie powinien myśleć o studiach na medycynie. To wrócę może do tego bo, e, początku naszej dzisiejszej rozmowy. Ktoś, kto nie, znaczy może nie to, że nie chce, ale nie czuje w sobie wewnętrznej jakby przekonania, że ma służyć choremu człowiekowi, to na pewno taki, taka osoba nie powinna, nie powinna podejmenować. Druga rzecz, jeżeli ktoś wyłącznie myśli o medycynie jako o zawodzie, który będzie mu dawał bardzo wysokie dochody, to też E, miałbym wątpliwości, dlatego że ja nie studiowałem się. Że, że większość e, młodych ludzi, którzy rozpoczynają studia, też e, nie patrzy przez perspektywę e, tego, jakie ja będę miał zarobki, jak ja będę e, 20 lat po studiach. E, więc, e, jeżeli to ukierunkowanie jest takie e, tylko w tym obszarze, to, to, to powinien się zastanowić, czy, czy rzeczywiście studiować medycynę. Dobra, to spójrzmy wobec tego na coś, czego ludzie pewnie na tym etapie wyboru, kiedy są w liceum, nie wiedzą. Co będzie największym zaskoczeniem na studiach medycznych? To osoby, która no, świeżo weszła. Co będzie największym zaskoczeniem? No początek jest zawsze niezwykle trudny, ale banalny, polegający na tym, że wiedza na pierwszym roku to jest anatomia albo anatomia, histologia i to jest wiedza pamięciowa, i wiele tych młodych osób nagle musi bardzo. Yy, yy, jakby wiele czasu poświęcić, e, i to, to ich na pewno zaskakuje. Natomiast jeżeli licealista jest dobrze przygotowany do tego, żeby rozpocząć studia medyczne, czyli ma przy, e, również wiedzę w zakresie chemii, która jest. Czyli znaczy chemia jest istotna. Chemia jest istotna, e, fizyka jest istotna także, e, ponieważ są e, e, fragmenty funkcjonowania na pograniczu, prawda, gdzie jest. No, ale wiedza biologiczna jest też ważna. Czy te trzy przedmioty powinny być, e, jak gdyby, wstępem bardzo dobrym dla kogoś, kto rozpoczyna studia? Wtedy mu będzie łatwiej e, kontynuować, i e, chemia, która jest potrzebna medykowi, staje się biochemią, czyli to, czego nas nauczyli nauczyciele w szkole średniej, potem przenosimy na obszary e, tych samych. E, może nie tych samych, ale tych przemian, tylko w zakresie, w zakresie komórki, czy też działania enzymów. i to Tak, super dalej. ciekawe. A może podać jakiś przykład, który by zrozumieli, tego typu e, wiedzy chemicznej? Ale oczy, oczywiście, że tak. No, jeżeli taki bardzo prosty przykład z chemii, jeżeli e, my się, e, my będziemy wiedzieli, na czym polega dyfuzja e, pomiędzy błony przepuszczalne czy półprzepuszczalne, to łatwiej nam będzie zrozumieć, jak funkcjonuje nerka, bo nerka przecież tam są błony, które powodują, że związki chemiczne, które są toksyczne w naszym osoczu, w naszej plaźmie, przechodzą potem poprzez kłębuszki nerkowe do moczu, prawda? Więc ten, ta, ta wiedza, która będzie już wyniesiona z ze szkoły średniej ułatwi zrozumienie funkcjonowania takiego narządu jak nerka, na przykład, prawda? Także to jest, to, to, to jest taki w miarę prosty przykład. Super. Pytanie, które też wszystkim zadaję: czy możesz powiedzieć jakąś anegdotę związaną z medycyną lub ze studiami medycznymi z twojego życia? Ewentualnie coś, co tak troszkę no, doda element odbrązawiający tę dyscyplinę? No tak, 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 tak. <laughs> To się zawsze przypomina, jak czasem właśnie wrócę do tej anatomii, do tych pierwszych egzaminów, które są no, bardzo takie wymagające, dużo wiedzy pamięciowej, no i profesor pyta tego studenta na pierwszym roku, który zdaje egzamin, pyta się o, o średnicę otworu wielkiego, to jest otwór, którym wychodzą główne pnie nerwowe z czaszki. No i ten student tak się, tak się waha przez chwilę i, i nie bardzo potrafi podać tą średnicę. I profesor mówi, no dobrze, no ale że, że przecież kartofel, jak pan połyka, i to on mówi, no tak, no to przez, przez kartofel, przez otwór wielki to jest takie, taka anegdotka pokazująca, jak można w sposób niezamierzony, bo e, ten otwór wielki to jest wyjście, ale Układu nerwowego, w związku z tym ten kartofel e, akurat zupełnie inną drogą pokarmową się przedostaje, prawda? Dobra, to ostatnie pytanie, ale teraz już tak śmiertelnie, poważnie. E, e, jeszcze, jeszcze Ci powiem jedną rzecz, no. e, która oczywiście nie dotyczy, ale czasem sytuacje takie i pamiętam swoją tego. Dawałem egzamin z medycyny sądowej, to już jest nam czwarty rok studiów, nie wiem. E, I e, m, e, profesor, który nas pytał prosił zawsze, żeby wchodziła grupa 3-4 no i wchodzimy do gabinetu pana profesora. Pan profesor siedzi przy biurku. Krzesła są w, różnym, w różnej lokalizacji tego jego gabinetu, a chcemy wszyscy być bardzo sumienni wobec resora, usiąść vis-a-vis -vis jego oblicza, no i każdy bierze to krzesło i w tym momencie a nie, pan przyszedł tu mi meblować mój gabinet, siadaj pan na tym krześle, gdzie ono stoi. No ale to powiedzmy są takie y, zabawne rzeczy, które się długo potem wspomina, nie? Tak, oczywiście. No i myślę, że ten koloryt w ogóle z y, czasu studiów to jest coś, co no właściwie z jednej strony może irytować w pewnym momencie, ale później po latach się wspomina z dużym rozróżnieniem. Tak jest, to prawda. Pierwsza operacja przez młodego człowieka wykonana, to już po studiach oczywiście bo... Student nie może najwyżej pomagać przy operacji. Prawda? To to pytanie, które chciałem zadać całkiem poważnie z ręką na sercu. Czy poleciłbyś osobie ze swojej rodziny studiowanie medycyny? Mój, mój syn skończył e, pół roku temu medycynę. To gratuluję. <grych> Także no, ja nie powiem, że ja mu polecałem, ale on nas obserwował on, bo żona jest też medyczką i no, wychowywał się w rodzinie medycznej, w związku z tym, chociaż ja nie miałem w rodzinie bardzo daleka, tam e, moja rodzina, ciocia jedna była pielęgniarką, ale nikt nie był lekarzem, w związku z tym mnie akurat e, ten, ale tu jeśli chodzi o, o, o e, gdybym ja miał e, e, rekomendować, to, to powiedziałbym tak, to jest zawód, który daje satysfakcję, ponieważ Pomaga się choremu człowiekowi. To jest zawód, który, rozmawialiśmy na tematy finansowe, jednak w pewnym momencie już całkiem przyzwoicie zapewnia byt finansowy, no i e, daje poczucie, ja nie wiem, to, to pojęcie misji jest takie może wyświectane, ale, ale myślę, że to jednak jest pełna, e, pewien element taki, który nam też daje wewnętrzne przekonanie o tym, żeśmy wybrali dobrze. Super, bardzo serdecznie dziękuję. Dla Państwa o medycynie mówił Pan Profesor Marek Krawczyk.